Wy już wiecie, co ja tu dla was mam. Głównie dlatego, że pewnie przeczytaliście tytuł, ale never mind. Łowca Much, witam was serdecznie na kanale i dziś przychodzę do was z niemałym unboxingiem. Mam tutaj dla was cztery różne piękne paczuchy. To znaczy miały być cztery, ale powiedzmy, że z powodu problemów technicznych albo raczej czyjegoś lenistwa, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne, ta czwarta jeszcze do mnie nie dotarła. Na szczęście ta paczka z Brinksem jest już w drodze. Zadzwoniono do nich prosto z firmy, wszystko zostało wyjaśnione. Okazało się, że mieli ogromne problemy z systemem wysyłek. A w dzisiejszych czasach to w ogóle wszystko się sypie. Także nie gniewam się już i pozostaje mi tylko czekać na ten Brinks. Tymczasem mam tu te dwie paczki, które pochodzą razem z tą trzecią niedoszłą z jednego mojego zamówienia. Są to artykuły plastyczne. Jeżeli chcę się dalej rozwijać w malowaniu, to potrzebne mi są nie tylko wysiedziane po prostu godziny pracy i machania pędzlem, ale też odpowiednie materiały. Wiem, jakie to złe i nieekonomiczne, żeby zamawiać każdą rzecz w oddzielnej paczce. W ogóle pewnie teraz Matka Ziemia przeze mnie płacze po nocach. Możecie mnie za to zjechać, ale hello! Generalnie malowanie plastikowych choinków z ekologicznego punktu widzenia jest totalnie bez sensu. Generalnie, kiedy zamawiałam te przybory na Allegro, a wierzcie mi, wcześniej oblatałam mnóstwo innych sklepów w internecie i nigdzie nie mogłam znaleźć dokładnie tego, czego szukałam. Też naprawdę nie znajduję przyjemności w płaceniu dwa razy więcej za wysyłkę, to żaden ze sprzedawców nie miał po prostu przynajmniej dwóch tych rzeczy naraz i musiałam zakupić je oddzielnie. Czwarta, najmniejsza paczka, którą tu widzicie, to taki właściwie mystery box. Widziałam część zawartości tylko na zdjęciach, ale wiadomo, że one nie oddają dokładnie rzeczywistości. Także zobaczymy. Ogólnie na tym kanale zamierzam skupiać się bardziej na takich rzeczach jak tutoriale, recenzje modeli, vlogi z malowania, być może także te rzeczywiste, niż na unboxingach, ponieważ chcę wycisnąć dla was jak najwięcej wartości z tych filmów. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli więcej, to ja osobiście nie mam nic przeciwko, nie ma sprawy. Natomiast nie martwcie się, że tego typu filmiki zdominują nam tutaj kanał. Wytrzymałam już prawie tydzień gapiąc się na nie na półce, więc no szanujmy się ludzie i otwierajmy te paczki. Zaczynajmy. Najpierw otworzymy to prostokątne pudełko. Tutaj na bank są bardzo przeze mnie wyczekiwane kredki. I dobrałam się do kredek, witam mnie, bardzo ładnie złożone opakowanie oraz o informacji, jak tego używać, super. Używanie kredek to praca na miarę fizyki jądrowej. Aby urządzenie działało prawnie, pamiętaj o kilku rzeczach. Nie narażaj dysku w trakcie pracy na wstrząsy i drgania. No dobra. Używaj dysku tylko wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 5 stopni do 35 stopni Celsjusza. Ustaw w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić dysk i połączone urządzenia przed źródłem ciepła. Chroń dysk przed wilgocią. A no widzicie, jakby to były jeszcze zwykłe kredki, to by wam się udało. Ale to są kredki akwarelowe. Już wiem, jak podłączyć się do dekodera, super. Kolejne instrukcje. Zdaje się, że komuś na hali produkcyjnej pomyliły się pudełka. Zapłaciłam za nie dokładnie około 28 zł. Mam tutaj oczywiście paragonik. Zestaw zawiera 24 kredki akwarelowe. Dlaczego kupiłam tak dużo? Bo w sumie generalnie wystarczyłyby mi pewnie z 10 kolorów. Ale to dlatego, że w mniejszych zestawach, nawet w tych 12, nie ma koloru białego, a on jest mi niezbędny do malowania. Natomiast kupowanie oddzielnie kredek no byłoby totalnie już nieekonomiczne, bo no sztuki są bardzo drogie w porównaniu tutaj do zestawu. A jako, że ostatnio zabrałam się za malowanie fantastycznych customów, takich na przykład Concorde albo Starshine, które macie na górze, to przydadzą mi się tutaj wszystkie kolory i te różne odcienie też będą dawać fajny efekt. Tak, są tutaj wszystkie. Wybrałam kredki firmy Kohinoor o nazwie Mondelus. Po pierwsze dlatego, że kojarzy mi się z Andaluzami, a po drugie Kohinoor to jest w ogóle jedna z najlepszych firm
produkujących te artykuły plastyczne, po prostu ze względu na zaufanie do marki. No dobrze, sprawdźmy, jak się kredki spisują na papierze. No, całkiem nieźle. Kolory są fajne, głębokie. Także na modelach nie powinno być z tym problemu. Nie mogę się już doczekać, żeby ich użyć na najbliższych customach. Lecimy dalej. Tutaj na bank mam nowy werniks albo podkład. W sumie nie wiem, które już było z opóźnieniem zamówienie. Zaraz się przekonamy. Tadam! Podkład odpakowany. Jest podkład firmy Vallejo. Vallejo? Vallejo? Nie wiem, jak to się czyta. Nawet nie spodziewałam się aż tak dużej puszki. W dodatku mam dołączone dwa dozowniki, co jest bardzo na plus. Spróbuję wykorzystać obydwa i zobaczę, jaki to da efekt, chociaż podejrzewam, że lepiej sprawdzi się ten czarny. Spróbujmy dopasować ten dozownik. Och, bałam się już, że mi wypryśnie, ale spoko. Pięknie pasuje. Jest już gotowy do akcji. Tę puszkę o pojemności 400 ml upolowałam za równe 40 zł. Farbę akrylową w sprayu Liquitex, którą do tej pory używałam do customów, wzięłam za 30 zł. I to jest doskonały przykład, że nie warto, moi drodzy, oszczędzać na plastykach. Nieważne, jak drogie by nie były. To wszystko później wychodzi w praniu. Wybrałam biały kolor podkładu, bo jest najbardziej optymalny. Bardzo łatwo się na nim maluje jasne maści, z takimi ciemniejszymi też nie ma specjalnego problemu. A jeżeli zechcę zrobić prawie czarnego, albo wręcz karego koinka, to po prostu mogę maznąć kilka warstw czarnej farby. Powiem szczerze, tak się bałam tego Vallejo, a okazało się bardzo przyjemny. Ogólnie, podkład wygląda świetnie, mam nadzieję, że będzie mi się dobrze z nim współpracowało. Czas jest na ostatnią paczkę. No to Mystery Box. To pudełko pochodzi od mojej koleżanki ze stajni, która także kolekcjonuje modele różnych firm. W dodatku robi na ich akcesoria. Więc poprosiła mnie o przemalowanie paru jej koników. Ja, jako że teraz nie mam właściwie dużo własnych projektów, to chętnie się zgodziłam. Nic mnie tutaj nie pyrga, więc jest dobrze opakowane. I zaczęli, nie bój się, że coś będzie uszkodzone. I nadszedł ten wiekopomny moment. O, jaka fajna pianka. Uwielbiam takie. Odkrywamy. Widać, że nie jest to opakowanie firmowe, ale koleżanka bardzo dokładnie mi tutaj pakowała modele. Oczywiście więcej folii bąbelkowej do mojej kolekcji. Pewnie już widzicie trochę zarysy koni. Pierwszy to pewien źrybaczek. Natomiast najpierw chciałabym się zabrać za to, co mamy tutaj. Piękna ta błyszcząca pianka. Ale super! Ale super, nie no. Jest przepiękny. Jest to kasztanowaty ogier hanowerski z kolekty z 2011 roku. Generalnie staram się już odchodzić od modeli szlej, które zbierałam w dzieciństwie, ponieważ nie podoba mi się to, w jakim kierunku idzie ta firma w rzeźbieniu modeli i generalnie w ich powłoce ona staje się taka bardziej cukierkowa, powiedzmy. Modele mają coraz mniej szczegółów, dlatego gdy już wykorzystam wszystkie wycofane modele szlej, które uzbierałam, to myślę, że przerzucę się na kupowanie bodziaków od kolekty i Breyera. Obie te firmy robią bardziej realistyczne modele koni i są wyższej jakości. Okej, na pierwszy rzut oka model bardzo mi się podoba. Ma wyraźnie zaznaczoną muskulaturę. Widać, że ktoś tu uważał na tych anatomii. A ktoś inny chodził codziennie na siłownię. Zwłaszcza tutaj te mięśnie szyi i łopatki są bardzo rozwinięte. Widzę tutaj też zaznaczone mocno ścięgna na nogach. Nie widać tutaj tego na miękkim fotelu, ale model stoi trochę niestabilnie, ponieważ ta jedna noga jest trochę oderwana od ziemi. Ale da radę. Ma dosyć wąską klatkę piersiową, dosyć smukłe nogi w stosunku do resztu ciała i bardzo ładną, kształtną głowę. Również rzeźba grzywy jest bardzo dokładna. Tutaj dalej wielki plus temu koinkowi. Także rzeźbienie na ogonie mi się podobają, chociaż to zwężenie przy samym zadzie jakoś mi nie pasuje do reszty. Ale to nic. Ogonem można nawet lekko poruszać. Ale ten pysie jest przecudowny. No, spójrzcie po prostu na te zmarszczki. Na tych chrapach. I to jest fajnie zrobione. Może ma tutaj trochę za grubą żyłkę, ale to tam szczegół.
Oczy też są bardzo ładnie zrobione. Ma stosunkowo duże chrapy i równocześnie raczej małe uszy. Grzywka także fajnie się układa. Wygląda tak naturalnie. Chociaż może przesunęłabym ją trochę bliżej tamtego ucha, bo wychodzi tu taka jakby przerwa pomiędzy tym. Ma taki sympatyczny, spokojny wyraz pyszczka. No po prostu aż chciałoby się przytulić. Jest tylko jeden problem. Te szwy. Te nieszczęsne szwy u modeli kolekcji są bardzo widoczne. Także czeka mnie trochę roboty z ich szlifowaniem. Zwłaszcza tutaj na pysku, na brzuchu. Ale ta akurat wada nie wymaga jakichś ogromnych przeróbek. Model ma wyrzeźbione strzałki oraz kasztany, co też mnie bardzo cieszy, chociaż nie są pomalowane. Mamy oczywiście stosowne napisy na brzuchu konia. Boż, te jądra wyglądają jak przejrzała brzoskwinia. I tu przechodzimy do największego problemu z tym customem, czyli jego maści. No i nie podoba mi się w oryginalnym malowaniu i w pełni rozumiem, dlaczego koleżanka chciała, żebym go przemalowała. To, że grzywa jest innego koloru niż ogon, to już w ogóle jest dla mnie kosmos. Generalnie przy kasztanowatym koniu ten ogon powinien być tego samego koloru co ciało. Na filmie pewnie tego nie widać, ale model jest bardzo pomarańczowy i te szare cienie trochę się gryzą. Mocno odstraszająca jest też ta chrapka. Ten róż, on jest po prostu rozdany na całym pysku tak nieestetycznie. Ta odmiana też ma takie dziwaczne w ogóle brzegi. Pyta są dosyć jednolite. Białe odmiany mają takie chwile ostrych przejść. Model jest przetarty w paru miejscach, ale jako, że zostanie customem, to nam to zupełnie nie przeszkadza. Hanover będzie maści karosrokatej o wzorze Tobiano, ponieważ jest to ulubiona maść koleżanki. Dziękuję Ci bardzo, Amelka, za tego przystojniaka. Naprawdę już nie mogę się doczekać jego malowania. Jasna źrebaka bodziaka. Tak się prezentuje. Jest dosyć mocno prysowany, ale poza tym na szczęście nie ma poważniejszych uszkodzeń. Nie uwierzycie, ale jest to źrebek holsztyński ze Schleich. Jak na tę firmę, to wydaje mi się, że jest to spory model. Został ukazany w luźnym, wyciągniętym kłusie. Nie posiada niestety strzałek, ani też kasztanów. Specjalnym odwzorowaniem detali też nie grzeszy. Mięśnie mamy jedynie lekko zaznaczone na łopatce i ewentualnie na zadzie. No ale popatrzcie tylko na ten pysiu. Ma też takie fajne, duże oczy. Przynajmniej szwy na modelach Schleich nie są tak widoczne. Grzywa jest bardzo rzadka, ale rozchodzi się tak wężykowato na różne strony, co w sumie daje całkiem niezły efekt. Źrebak przed turbacją prawdopodobnie maści karej bez żadnego specjalnego cieniowania, z odmianami na wszystkich czterech nogach. Ja dostałam zdanie przemalowania go na wzór fryzyjczyka, czyli będzie cały czarny. Kiedy na niego patrzę, to już widzę przyszłego króla areny ujeżdżeniowca, także myślę, że fryz to będzie dobry wybór. Źrebaczkiem zajmę się też oczywiście tuż po pomalowaniu poprzedniego konia. Także szykują nam się kolejne dwa customy. Serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Ogólnie miałam mnóstwo frajdy przy robieniu tego unboxingu, mam nadzieję, że wy też. Więc naturalnie dajesz łapeczkę w górę. I jeżeli jesteś ciekawy dalszych losów customów, subskrybujesz kanał. Jesteśmy na bieżąco. Tymczasem moje postępy w pracach można oczywiście śledzić na blogu, na moim profilu na Instagramie, fanpage na Facebooku. Tradycyjnie linki do wszystkich profili zostają Wam w opisie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność. Zaskoczyliście mnie pozytywnie, zwłaszcza w konkursie, w którym wygrano mi kolkordę o ten tutaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!